Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, ja na imię Zuzia, Wy zadowolicie się na kanał ZU. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciście ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie wstawiam Wam różne zdjęcia, stories i tak dalej. Oraz na mojego TikToka, gdzie wstawiam TikToki. Tam Was właśnie odsyłam, jeżeli chcecie mieć ze mną większy kontakt, mam nadzieję, że skorzystacie. A dzisiaj mam dla Was film, który nagrywałam już parę dobrych razy i wreszcie po dłuższej przerwie w sumie mam okazję nagrać go jeszcze raz, ponieważ ostatnio zrobiłam małe zakupy na uwielbianej przeze mnie aplikacji, czyli na Vinted. Vinted to jest pierwsze miejsce, na które ja zaglądam, kiedy chcę sobie kupić coś nowego do ubrania, kiedy mam trochę pieniędzy do wydania. Rymuję co czuję, nie czuję jak rymuję. I tak też było tym razem. No ja Vinted uwielbiam za to, że oczywiście jest taniej niż w zwykłych sklepach. Też trzymam się takiej mojej zasady, że raczej powyżej 20 zł na Vinted nie kupuję, bo jednak jest to ryzyko, nie wiadomo w jakim dokładnie stanie jest dana rzecz, czy w ogóle będzie na Ciebie dobra i tak dalej, więc raczej staram się nie przekraczać takich większych kwot. Ale naprawdę można znaleźć tam takie perełki za na przykład 5 zł, 10 zł. Poza tym wiadomo, jest to lepsze dla naszej planety, ponieważ kupujemy rzeczy używane i bardzo często są to też takie oryginalne ubrania, których nie dostaniecie nigdzie indziej. Także dzisiaj pokażę Wam, co wynalazłam na Vinted. I pierwszą z nich jest taka koszula. Od razu przepraszam, że rzeczy nie są za bardzo wyprasowane ani nic, ale tak jak do mnie przyszły, tak Wam je pokazuję. Więc mamy taką koszulę, która po prostu zachwyciła mnie przede wszystkim swoimi kolorami. Od razu złapała mój wzrok. Koszula kosztowała 20 zł, także bardzo długo się zastanawiałam, czy ją kupić, czy nie, bo jednak jest to drogo i ja raczej takich drogich rzeczy nie kupuję na Vinted. W sensie drogo, to nie jest drogo jak na takie standardy na przykład sieciówkowe, ale jak na Vinted dla mnie jest. No ale zachwyciłam się tą koszulą, co tutaj dużo powiedzieć, zachwyciłam się nią, więc uznałam, że ją kupię i nie żałuję. To jest w ogóle rozmiar XXL, więc jest taka mega oversize. Ja ogólnie kupiłam ją z zamysłem po prostu na rzuty. Ma taki letni vibe, krótki rękaw taki, w ogóle nastrój kąpielowy też wydaje mi się, że będzie super. No patrzcie, jaka ona jest przepiękna. No według mnie vibe tej koszuli jest po prostu idealny. I jest też w bardzo dobrym stanie, w ogóle nie widzę żadnych zniszczeń, żadnych ubrudzeń i tak dalej. Więc myślę, że mimo wszystko była warta swojej ceny. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która z kolei była bardzo tania, bo kosztowała tylko 5 zł. I jest to taka kurteczka wiatrowa, za którą, powiem Wam, zhejtowała mnie moja mama. Ale ona ma jakiś urok. Ma urok, który po prostu na mnie działa. W sensie, jest to zwykła taka kurtka, leciutka, właśnie wiatrówka bardziej. Mi daje taki vibe jakiejś żeglarskiej kurteczki, marynarskiej. Wiecie, taka sprana trochę. Ze środka ma taką jeszcze kratkę. No nie wiem, ja się zakochałam w tej kurtce. Tak ona właśnie wygląda. Nie ma za bardzo co pokazywać, bo jest jednokolorowa, żadnych wzorów, nie ma kaptura ani nic. Też mi się wydaje, że będzie super na jakieś takie trochę zimniejsze dni, jako właśnie narzutka. What can I say? Mi się podoba. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, co myślicie o tych wszystkich rzeczach, jak już obejrzycie do końca film. Przechodzimy do kolejnej koszuli narzutki, już ostatniej, także spokojnie. Ona ma trochę taki inny materiał. Ja nie wiem, co to jest za materiał, ale jest inny, taki jakby... Szczerze nie wiem, dlaczego ja nagrywam haulę. Ja nie mam w ogóle pojęcia o modzie, ubraniach, materiałach. Jedyne, co mogę powiedzieć, że fajnie, podoba mi się. Ale nieważne, widzę, że Wy je lubicie oglądać, więc mam nadzieję, że ten też Wam się spodoba i mój brak wiedzy Wam nie przeszkadza. W każdym razie jest to taka właśnie fioletowa narzutka. Dziewczyna, która ją sprzedawała, określiła ją jako kimono. Nie wiem. A kupiłam ją za 15 zł, także okej cena. Szczególnie, że nie widzę żadnych uszkodzeń w ogóle. Te rzeczy wszystkie kupiłam od jednej dziewczyny, te, które na razie Wam pokazałam i jeszcze dwie, które pokażę Wam zaraz. I naprawdę rzeczy są super jakości według mnie. Mogę Wam polecić ten profil mykaa.a. Więc tak, wracając do tej koszuli narzutki, to jest taki ciemny fiolet, ma guziki i może ją założę wreszcie. Jest to oczywiście taka koszula oversize'owa, jak zwykle. To jest chyba akurat M-ka, więc nie jest aż taka duża jak te poprzednie,
i po prostu moje ulubione połączenie, czyli czarny obcisły top z jakąś koszulą oversize'ową. Mi się bardzo podoba, fajnie, że coraz więcej takich narzut właśnie wędruje do mojej szafy, bo bardzo podobają mi się outfity, które są złożone z jakiejś podstawy i z czegoś na tym. Więc tak, narzuty się skończyły, kupiłam sobie jeszcze jeden t-shirt. Ten akurat kosztował mnie 10 zł, więc okej cena. I jest bardzo zwyczajny, to jest po prostu zwykły czarny t-shirt, fajny taki oversize z jakimś napisem chyba greckim bodajże. Naprawdę mi się podoba ten nadruk, przypomina mi mitologię grecką. Aha, bo w ogóle nie zauważyłam, ale to jest napisane Greece, więc chyba grecki. No. Słuchajcie, co tutaj dużo mówić o tej koszulce, jest czarna z nadrukiem, fajna, oversize'owa. Znaczy to też nie jest jakiś taki wielki oversize, ale spoko, że jest taka szersza tutaj. Najgorsze dla mnie koszulki, jakie mogą być, to jak są takie bardziej prostokątne. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale to jest super. Okej, kolejna rzecz, którą kupiłam, już wam mówię za ile złotych. Za 10 zł, więc niedrogo. Ale bardzo długo się zastanawiałam, bo nie byłam przekonana. Z jednej strony mi się podobała, ale z drugiej strony miałam takie... nie wiem. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Jest to taka koszula, która jest bardzo ciekawa, bardzo oryginalna, ma w ogóle tak jakby dzwonowate rękawy, nie wiem, czy tak się mówi na takie rzeczy, ale ogólnie ma ciekawy krój, ciekawy wzór. Jak dobrze, że nie zdejmowałam tego topu, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie leżało na mnie. Nie wiem, gdzie ja to będę nosić, szczerze mówiąc. Ej, to ma potencjał. A zapnijmy. W sensie bez żadnej koszulki, to nie wiem, czy ja bym to nosiła, bo ma taki dekolt. Trochę przesada, coś nierówno. Minęłam jedną dziurę. Dobra, nieważne, ale w każdym razie nawet z takim po prostu topem pod jest mega ciekawa. Wydaje mi się, że fajna będzie może na jakieś bardziej specjalne okazje, ale w sumie nie wiem. Tak na co dzień, na jakieś spotkanie czy coś, może do jakiegoś bardziej eleganckiego miejsca. To naprawdę fajna. Jestem zadowolona, że w końcu się na nią zdecydowałam, bo naprawdę nie byłam pewna, więc cieszę się, że uznałam, że ją wezmę i przygarnę do siebie. Kolejna rzecz to rzecz, którą ja zawsze chciałam mieć, ale nigdy jakoś tego nie kupiłam. Jest to taki golfik, który był chyba za 15 zł. Jestem też jego mega ciekawa, bo nie zakładałam go, ale bardzo mi się spodobał kolor i w ogóle jakby te nadruki. Nie wiem czemu, dają mi vibe rysunków w jaskiniach, jakichś takich z prehistorii. To w ogóle też jest body. Da się to zapiąć i to jest firmy Pretty Little Things, o której dużo słyszałam, ale nigdy nic tam nie kupiłam. Także co, przymierzmy. Ja właśnie nie wiem, co pod takie rzeczy się daje. No ja nie będę się tutaj rozbierać, więc weźmiemy z tym topem, zobaczymy, czy to wygląda jakoś znośnie. Nie wiem, czy mi się podoba z tą bluzką pod spodem. Nie wiem, czy coś typu stanik nie byłoby lepsze, ale no nie będę się tutaj przed kamerami tak rozbierać. Zapięłam to też sobie, więc tak fajnie się naciągnęło. I no, serio, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że też na jakieś takie trochę bardziej specjalne okazje będzie super, na jakieś imprezki. Fajna sprawa. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy, także szybciutko kończymy już. Pierwsza rzecz to taki biały topik na ramionczkach. Wydaje mi się, że będzie fajny między innymi pod koszulę, które dzisiaj kupiłam. W sensie dzisiaj kupiłam, dzisiaj wam pokazałam bardziej. Jest z jednej strony zwyczajny, ale z drugiej strony nie mam nic takiego podobnego w szafie, bo ma fajną taką górę. Zobaczymy tylko, jak na mnie będzie wyglądał, bo tego jestem ciekawa. Zaraz wam pokażę oczywiście całość, ale już sama góra strasznie mi się podoba, więc już jestem zadowolona z zakupu. A razem z dołem prezentuje się to tak, co prawda moje dresy za bardzo nie pasują do niej. Na lato będzie idealna pod którąś z tych koszuli, na pewno będzie też świetna. I już ostatnia rzecz, szybciutko wam pokażę. Jest taki sweterek przeuroczy, po prostu różowiutki, taki w paseczki, tylko szczerze mówiąc nie do końca wiem, gdzie jest przód, a gdzie jest tył, bo ja nie widzę różnicy między tymi dwoma stronami. A i zapomniałam wam powiedzieć, że ten topik kupiłam za 5 zł, więc to jest właśnie jedna z tych perełek, o których wam mówiłam, a ten sweterek za 10 jest. Okej, ten sweterek jest taki uroczy. Jest różowiutki, fajnie leży, bardzo mi się podoba ten dekolt. Ja sobie wyobrażam, że ktoś po prostu w jakimś amerykańskim filmie, w liceum, w American High School takie coś ubiera. Więc tak, to by było na tyle w tym haulu. Wszystkie rzeczy, które kupiłam, już wam pokazałam.
Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście zachęcam Was do kupowania na Vinted, bo naprawdę, no jak widzicie, fajne perełki można znaleźć. Jeżeli ten film Wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej holi, co prawda ich ilość jest trochę zależna bardziej od tego, ile kupuję, niż czy Wy je chcecie i czy ja je chcę nagrywać. Ale jeżeli chcecie, to nie zapomnijcie o paczce w górze, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo niedługo. Pa, pa!